W ostatnim meczu sezonu KPR Ruch Chorzów przed własną publicznością pokonał SPR Olkusz 30-20. Niebieskie zakończyły rozgrywki na 10. miejscu. Ostatni mecz sezonu. Dziewczyny na pewno już lekko, powiedzmy, rozkojarzone są, to nie ulega wątpliwości. I tutaj chodziło o to, żeby jeszcze na te ostatnie 60 minut się zmobilizowały, skoncentrowały. Różnie to wyglądało. Myślę, że były momenty takie, które szczególnie po przerwie, gdzie powiedzieliśmy sobie, żeby odskoczyć spokojnie, pograć, strzelić kilka bramek, mecz ułożyć sobie po swojej myśli. I rzeczywiście tak było, prawda? Przez tam 8 minut chyba drużyna z Olkusza nie strzeliła bramki. My strzeliliśmy chyba 7 lub 8 bramek i było praktycznie po zawodach, także w końcowej fazie można było pozwolić sobie na wprowadzenie zawodniczek, które do tej pory mniej miały możliwości pograć, każda, żeby przynajmniej w tym ostatnim meczu sezonu kilka minut zaliczyła. Oczywiście może ktoś powiedzieć, że no w zasadzie tak jest, to nie jest nieprawdą, że to był mecz o pietruszkę, można powiedzieć, towarzyski, ale z drugiej strony ja każdy mecz ekstraklasy traktuję poważnie i o tym dziewczynom mówiłem, no, żeby jeszcze te ostatnie 60 minut się skoncentrować, wygrać. To nie wygrać tam jedną, dwoma bramkami, tylko zdecydowanie pokazać, kto jest lepszym, bo różne opinie tam z Olkusza do nas docierały, że one tam jeszcze wcześniej nam pokażą, prawda, i tak dalej. No niestety nie udało im się wygrać żadnego meczu. Także skończyliśmy sezon zwycięstwem, 3 zwycięstwami. Oczywiście żałujemy, że nie awansowaliśmy do 8, bo mimo wszystko myślę, że ten zespół stać był na awans do 8, a że tak się stało, no to na pewno na to wpływ miało wiele czynników, nie tam jeden, drugi, tylko parę spraw, kilka spraw się na to nałożyło, że niestety graliśmy w tym play-oucie, a nie play-offie. Myślę, że w przyszłym sezonie, po odpowiednim przygotowaniu, jest ten zespół stać na awans do 8. W najbliższym czasie zarząd klubu spotka się z Januszem Szymczykiem, by dyskutować o przyszłości trenera oraz drużyny.